Koszulka z tobą zostaje. Jakie to uczucie, że już wiesz, że będziesz w klasyfikacji do końca z koszulką najaktywniejszy zawodnik, Lotto? No, to jest fajne uczucie, bo wywalczyłem to i naprawdę mi było ciężko, ale jeszcze muszę dojechać do tego Krakowa. Jutro przed nami jest też ciężki etap i po prostu muszę szczęśliwie dojechać. I wtedy jak dojadę, to wtedy to już będzie takie już na 100%. A powiedz mi jeszcze, jak było dzisiaj dla ciebie? No co, nogi generalnie miałem dobre. Myślałem, że będzie gorzej. Nie miałem roweru na czas, to generalnie tak jakoś na luzie do tej czasówki podeszłem i no co, po prostu przejechałem mocno ją, żeby się złapać w limicie, no i co. Jakiś najtrudniejszy moment? No właśnie tutaj ten końcówka ostatnie, te 3 km, no nie ostatnie, no tutaj ten hopek taki 3-kilometrowy, tam było naprawdę mega ciężko, ale pomimo tego, że było ciężko, to czułem się dobrze. Widzę, że jesteś już troszkę zmęczony, także nie zatrzymuję cię więcej. Odpocznij i jutro dojeżdżasz do końca i w Krakowie meldujesz się już z koszulką na przyznaną. Jak dojadę, to będziemy otwierać szampana w Krakowie. Dobrze, napijemy się. Okej. Okay.